Ludzie nawet jak znają prawdę, to oni szukają coś jeszcze bardziej prawdziwego. I to jest ta zaguba po prostu umysłu, że nie wierzysz w to, co jest. Codziennie rano budzę się i mówię tak, dzisiaj jest kolejny dzień, po prostu w którym może się wszystko wydarzyć. Wszystko. I tak zawsze się dzieje. Tak jest, że jest osoba, że jest pewna grupa ludzi, prawda? I ta grupa ludzi prowadzona jest przez osobę, która jest takim curanderos. Jeśli nie będzie osoba, która jest, wiesz, która się zna, która ci prowadzi, to może się zagubić. I też może powstać choroba. Choroba, które tutaj ludzie mogą powiedzieć, że to jest choroba umysłowa. Mogą ci uważać za wariata. No. Może zaczynasz widzieć rzeczy różne. Obudzi się w tobie taki coś, o który ty nie wiesz, co to jest. Bo nikt ci nie kierował, nie? Każdy powinien do czegoś takiego dążyć. Bo to jest chyba taki... Najgłębszy aspekt miłości. Czyli pomoc komuś. Duchowy przewodnik jest po to, żeby komuś pomagać. Wszyscy jesteśmy pod wpływem tych energii elektromagnetycznych, od telefonu, od telewizora, od radia, od wszystkiego. No. I właśnie jest najbliższy czas, żeby zacząć pomagać siebie. Myślę, że ludzie, jeśli jadą tam do Puszczy Masońskiej albo gdzieś tutaj w Europie, które już gdzieś odbywają się rytuał ayahuasca, jeśli są dobrze prowadzone w sposób właściwy, to po prostu to im pomoże trochę. Im pomoże trochę oczyścić się od tych wszystkich, wiesz, energii, o które jakby rozkładają twoje klocki, nie? O tak jak tutaj na przykład ten Boż. Są klocki i one są doskonałe, widzicie? I jest ten Boż. Jakby rozszerzało się albo coś takiego się działo, to ten Boż już zaczyna chorować. I właśnie te rytuały są po to, żeby znowu te klocki łączyć z sobą, żeby była jakaś spójność, żeby wszystko było jedno. Ayahuasca y mamancunam, chamuririri, ayahuasca y mamancunam, chamuririri, cura cura cuerpecito, callaririri, cura cura espiritu.